Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj opowiem o ciekawym połączeniu, jeśli chodzi o transurfing i stoicyzm. Zapraszam. Słucham sobie audiobooka Ostatnimi czasy Marka Aureliusza i jego słynne rozmyślania. Wiele razy zabierałem się do tej książki, a ani razu jej nie skończyłem. Tym razem ją na pewno skończę i lubię co jakiś czas wrócić do stoicyzmu. Szczególnie po tym okresie, kiedy czytałem dużo tych książek mocno duchowych, spirytystycznych, wręcz mistycznych, ezoterycznych. Wrócenie do stoicyzmu, do tych treści takich mocno osadzonych jednak w rzeczywistości twardej, jest bardzo dobre, żeby właśnie ten swój umysł wyrównać. Czytanie za dużo tych ezoterycznych rzeczy też moim zdaniem nie jest idealne. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o tym, jakie zauważyłem ciekawe połączenie, jeśli chodzi o też transurfing rzeczywistości Vadima Zilanda, czyli tą wersję myślenia o świecie. Jeśli jej nie czytałeś, o niej nie wiesz, no to mam dość sporo filmów na ten temat na kanale. I w transurfingu rzeczywistości istnieje takie pojęcie jak potencjał, nadmierny potencjał, czyli tak by myślenie, przywiązywanie za dużej ważności, za dużej wartości do pewnych rzeczy, tutaj ziemskich, przez co blokowanie się w działaniu, blokowanie się w otrzymywaniu, blokowanie się w odnoszeniu rezultatów. To właśnie ten właśnie nadmierny potencjał to jest to, co sprawia, że mimo że się świetnie przygotowałeś, mimo że byłeś pewny swoich umiejętności jeszcze parę dni wcześniej na treningu, gdy przychodzi dzień zawodów, gdy przychodzi dzień testu, wtedy wysiadasz. Tracisz cały zapał, całą moc i zapominasz wszystko. Nie możesz tak by, mimo że to wszystko wiesz, co powinieneś, teoretycznie zrobiłeś całe przygotowanie, to ten nadmierny potencjał, ta ważność, którą nadałeś danej rzeczy, sprawia, że nie możesz przejść przez ten moment testu. I wy na pewno mieliście z tym do czynienia, w swoim życiu do czynienia, bo na pewno każdy z nas musiał to kiedyś przeżyć. Jak dla mnie egzamin na prawo jazdy to było to, co musiałem zrobić wiele razy, zanim udało mi się go zdać i faktycznie zmniejszyć tego wszystkiego ważność. Wróćmy teraz do rozmyśleń Marka Aureliusza, bo on tam mówi ciekawą rzecz, która właśnie dobrze wpływa na obniżanie potencjału, dobrze wpływa na obniżanie ważności praktycznie wszystkich rzeczy, bo mówi tam wiele o nas jako istotach ludzkich, które są niczym innym, tylko zlepkiem kości reakcji chemicznych. Mówi o wielu rzeczach ważnych, które się w życiu wydarzają, którym nadajemy wartości, takie jak na przykład seks, śmierć, narodziny. Opowiada o tym w czysto taki biologiczny sposób, sprowadzając to do: z prochu powstałeś, proch się obrócisz. Seks to wymiana jakichś płynów po prostu ustrojowych pomiędzy dwoma ludźmi, przemiany chemiczne, które dochodzą do końca, to jest po prostu śmierć. I tak by on, widzę, że takie mam wrażenie, że dzięki takiemu swojemu myśleniu potrafił dużo bardziej racjonalnie podchodzić do życia, do świata, w którym żył, i też nie miał problemu z nadmiernymi potencjałami. No bo ciężko, żeby miał problem z nadmiernymi potencjałami, skoro potrafił obniżyć ten nadmierny potencjał, nawet jeśli chodzi o takie rzeczy jak śmierć, narodziny czy seks. Potrafił obniżyć ważność tych rzeczy. I takie myślenie naprawdę czysto mechaniczne, fizyczne i w stylu stoickim, czyli to, co się wydarza, z tym się musimy zmierzyć, jest bardzo korzystne, jeśli chodzi o na przykład stosowanie zasad transurfingu, bo właśnie obniża to pewną ważność tych rzeczy, którym nadajemy zbyt dużą ważność, przez co blokujemy się przed działaniem, żeby je zdobyć, i przed otrzymywaniem ich ostatecznie. Tak jakoś przyszło mi to na myśl, gdy właśnie Marek Aureliusz o tym mówił, od razu nasunął mi się ten transurfing i wydaje mi się, że to dlatego, że pięknie te filozofie się tak by dopełniają. Druga rzecz to właśnie w stoicyzmie często powtarzają autorzy i ci antyczni, i ci nowsi piszący o stoicyzmie typu Ryan Holiday, o tym, jak nieważne, co się nam przydarza, bo wiele rzeczy się nam może przydarzyć, przydarza się
bardzo wiele rzeczy, których nie możemy przewidzieć, które są przyjemne bądź nieprzyjemne. Bardzo wiele rzeczy się przydarza nieprzewidywalnych i ważne jest nie to, żebyśmy mogli decydować o tym, co nam się przydarza, ale o to, jak reagujemy na to, co nam się przydarza. I tutaj kolejne podobieństwo do transurfingu. Tak jak Vadim Zeland mówi, że żeby zmieniać tą rzeczywistość, to odbicie, musimy najpierw inaczej zacząć reagować na to odbicie, które mamy teraz. I mimo, że stoicyzm jest obdarty z twierdzeń, że przez inne reagowanie na rzeczywistość twój świat faktycznie przejdzie na, powiedzmy, inną warstwę, lepszą dla ciebie, o tyle w transurfingu Vadim Zeland coś takiego mówi. I czy to jest rzeczywistość, czy nie, czy to jest prawda, czy nie, jedno jest pewne, że gdy lepiej reagujesz na rzeczy, które ci się wydarzają, twoje życie będzie lepsze. Po prostu dlatego, że lepiej wyreagujesz. Niekoniecznie warstwa świata musi się zmieniać na lepszą, ale inne reagowanie sprawia, że wszystko możemy traktować dużo bardziej optymalnie i zachowywać się bardziej optymalnie, a co za tym idzie, robić rzeczy bardziej optymalne, żeby mieć to, czego chcemy. I czy tu będziemy szukać ezoterycznej filozofii pod tym, czy nie, wydaje mi się, że nie ma znaczenia. Ostatecznie to jest ważne, czy wierzysz w tą stronę ezoteryczną, mistyczną i odbicie wszechświata, które tworzy ci lepszą warstwę rzeczywistości, czy w to nie wierzysz. Bo i tak twoje życie będzie się wznosić na nowe poziomy, gdy zaczniesz lepiej reagować na to, co ci się przydarza. Takie dzisiaj miałem przemyślenie, jadąc samochodem tutaj w te piękne okoliczności przyrody. W ostatniej chwili nagrywam ten vlog, słońce zachodzi, a ja kończę mój trening. Nie wiem, czy widzicie tutaj za mną, nie widzicie. Tam wiszą moje kółka gimnastyczne, a tutaj mamy piękny zachód słońca. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław, życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i w kolejnym odcinku recenzji. Już jutro postaram się zrecenzować książkę Jamesa Nestora o oddychaniu. Breathe. Do zobaczenia, cześć.